Hej kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku i jak już widzicie po tytule, będzie to open box, będą to zakupy, tym razem w ogóle nie dla mnie, słuchajcie, tylko dla maleństwa, także mam nadzieję, że filmik przypadnie Wam do gustu. Haul jest ze sklepu Mamissima i zobaczcie, przyszło do mnie takie olbrzymie pudło, także zaraz rozpakuję i pokażę Wam, o, zatrzęsł aparatem, i pokażę Wam, co takiego nazamawiałam. Także słuchajcie, nóż do ręki, ja otwieram i za chwilkę wracam, pokazując Wam wszystkie rzeczy. I słuchajcie, pudło już otworzyłam, ale jest tutaj tą papieru, którą wyjmę. Okej. Słuchajcie, my wyprawkę kompletujemy w przeróżnych sklepach i wiecie, to jest też tak nieraz, że coś nam się tam trafi i tak dalej, no to mamy pojedyncze rzeczy. Natomiast tutaj akurat przyszła paczka, no to tak pomyślałam, że Wam nagram, ale tak jak mówię, no te rzeczy są z przeróżnych źródeł, więc myślę, że w trakcie i tak Wam to wszystko pokażę. Tak samo i łóżeczko i tak dalej. To już jak będzie zaaranżowany pięknie kącik, to chcę nagrać taki filmik. A teraz po prostu skupmy się na tym, co przyszło właśnie ze sklepu Mamissima. Linki do wszystkich produktów dam Wam na dole, więc będziecie mogły je szybciej odnaleźć. I słuchajcie, co to jest pierwsze u góry. Pierwsza rzecz, aha, mamy tutaj tą kaczuszkę słynną od Lulalove. Czekajcie, ja ją odpakuję. Kaczuszka do kąpieli. Ona może służyć też dziecku jako gryzaczek, ale fajna jest, leciutka. Taka, zobaczcie, ona jest bodajże z naturalnego kauczuka wyprodukowana. Tutaj nie ma żadnych dziurek i tak dalej, i tak dalej. Ja myślę, że wiele mam o tej kaczuszce słyszało. One są też chyba ręcznie malowane z tego, co ja tam kojarzę. No ja wzięłam odcień biały. Złota korona jest na każdej kaczuszce. Mamy do wyboru jeszcze kaczuszkę czarną i kaczuszkę czerwoną. Tak więc taka oto kaczuszka. Na pewno w pierwszych dniach się to nie przyda. Być może nawet i w pierwszych tygodniach, ale wiecie, później nie będę musiała już domawiać, myśleć, zamawiać, tylko już wszystko będzie sobie pięknie czekało. Kolejna rzecz to jest ta szczotka od Lulalove z naturalnego włosia. I też od razu, słuchajcie, ją otworzę i zobaczymy. Zobaczymy, jak to wygląda. I ta szczotka jest w zestawie z myjką muślinową. Ona, nie, no jest dość mięciutka, nie jest najmiększa. Wiadomo, ta szczotka nie może być też taka za miękka, żeby pięknie wyczesywać skórę głowy maleństwa. Tutaj, aby zapobiec, ewentualnie, aby wspomóc leczenie ciemieniuchy, także fajna. Powiem Wam, że nie drapie aż tak strasznie. Bałam się, bo na zdjęciu to wyglądało jak takie, wiecie, taka szczecina aż. Ale nie, jest w porządku. I zobaczmy jeszcze tą myjkę. I myjka jest, słuchajcie, o takich rozmiarów. Może już po wzorkach domyślicie się, jaka jest płeć dziecka. Jeżeli nie, to ja dam Wam link na bloga i tam opisałam właśnie, jakie maleństwo, czy chłopczyk, czy dziewczynka mieszka u mnie w brzuszku, także tam Was odeślę. Ok, i chowamy sobie to tutaj i lecimy dalej. Kolejna rzecz to jest, słuchajcie, żyrafka Sofii. Nie wiem, czy ją znacie, ja na jej temat dużo dobrego słyszałam i czytałam. To jest taki gryzaczek, też postaram się to odpakować sprytnie. Gryzaczek właśnie podbił najpierw Francję, a później zawojował cały świat i okej, wygląda tak. Ponoć dzieci uwielbiają właśnie tutaj te wypustki gryźć. Świetna zabawka tak na właśnie początek. Także tutaj też jest otwór, ale ponoć też tutaj się nic nie dzieje, jeśli chodzi o wnętrze. Tutaj właśnie nie tworzy się pleśń, ani jakieś tam różne ustrojstwa, więc super. No i mamy taką żyrafkę. Tutaj też te wszystkie materiały, które zostały użyte w produkcji żyrafki Sofii, są certyfikowane, więc fajnie. Nie jest to najtańszy gadżet, ale myślę, że na te właśnie początki, wiecie, jako pierwszy taki gryzaczek, jeżeli ktoś może sobie pozwolić, to myślę, że śmiało można sobie zakupić. Oczywiście zobaczymy, jak to się u nas sprawdzi i jak maleństwo będzie z tego zadowolone. Kolejne dwie rzeczy, takie mniejsze jeszcze, to są akcesoria z firmy Biba i tutaj pierwsza rzecz to nożyczki do paznokci.
One są, widzę, tutaj tak opakowane, więc nie będę może tego rozrywać, ale co najważniejsze, są z tutaj z tą końcóweczką taką zaokrągloną, fajne plastikowe tutaj etui, taka pokrywka, dzięki czemu te nożyczki mogą sobie też swobodnie stać. Wiecie, łatwo je znaleźć, nie walają się nam gdzieś tam po koszyczkach, kosmetyczkach i tego typu rzeczach, bo są łatwo widoczne. No i tak myślę, zaufałam tej marce. Chciałam początkowo od nich wanienkę, na wanienkę zdecydowaliśmy się inną, natomiast takie akcesoria właśnie postanowiłam zakupić od nich. I druga rzecz również, Giba, to jest termometr do wody, do wanienki. Wiadomo, później dojdziemy pewnie do takiej wprawy, że łokieć wystarczy, natomiast na te pierwsze kąpiele, pierwsze dni, żeby przygotowywać kąpiel, no myślę, że taki termometr jest jednak bardzo przydatną sprawą. No i wzięłam taki właśnie też solidniejszy, żeby, wiecie, żeby nie przekłamywał, żeby to było w miarę. Nasza wanienka nie ma wbudowanego termometra. Wiem, że są wanienki z wbudowanym termometrem, także po prostu wybór jest aż za duży, słuchajcie, czasami tych rzeczy. Ale tak jak mówię, ja się skusiłam akurat na ten. I już ostatnia rzecz. Może nie jest to zamówienie takie, słuchajcie, największe, ale fajne, myślę. I ostatnia rzecz to jest, zobaczcie, Whisper. Zdecydowałam się na Whispera, a nie na normalnego szumisia. Dlaczego? Dlatego, że mi się po prostu ten lepiej podoba. Tutaj zobaczcie, mamy te łapki, one są na magnesy chyba, z tego co tam gdzieś wyczytam. Możemy go fajnie przewiesić na łóżeczku, na wózku. On nie musi zawsze leżeć gdzieś tam koło główki maleństwa, tylko może sobie właśnie swobodnie wisieć i nam nie wypadnie, nie spadnie, bo zobaczcie, tutaj jest ten otwór między łapkami naprawdę dość długi, więc fajnie. Wzięłam kolor Arbus, on się nazywał Arbus, i wzięłam również tą wersję z Cry Sensor, czyli on po prostu wyłapuje, jeżeli nasze dzieciątko zaczyna kwilić, płakać, on się automatycznie włącza i nieraz dzięki temu dzieciątko zaśnie po raz kolejny. Wiadomo, że nieraz jest tak, że się obudzi po prostu, nie wiem, z kolką czy cokolwiek, więc przypuszczam, że wtedy ten szumiś może nie dać sobie rady, ale może tak doraźnie akurat. No i tak zdecydowałam się właśnie, że dołożymy troszeczkę i weźmiemy od razu ten Cry Sensor. Jest troszeczkę droższy, ale jest też wersja, jeżeli nie chcecie z tym, to jest ta wersja bez Cry Sensor, jest dużo tańsza, więc, znaczy dużo, no trochę tańsza. No i wtedy po prostu macie bez tej opcji. Tu widzę, producent nam zapewnia dożywotnią gwarancję, także fajnie. Ponoć też te materiały tutaj, dlatego że na każdej łapce są inne, to świetnie przykuwają właśnie uwagę dziecka. Tutaj również uszka są też inne, jakieś faktury i tak dalej. To też może służyć jako taka fajna przytulanka i troszeczkę pobudza tutaj zmysł dotyku, wzroku, więc super. Mam nadzieję, że się u nas spisze, ale tak jak mówię, no wybrałam Whispera ze względu na to, że mi się lepiej podobał, bo szumiś jednak jest taki, no, płaski, śmieszny, taki rozflaczały moim zdaniem i on tylko musi leżeć koło dziecka i tyle, nic innego z nim nie wymyślimy, nie zrobimy. Aha, jeszcze może tak wspomnę, nie wiem czy właśnie wszyscy się orientują, co to są te szumisie, ale myślę, że już każdy o tym wie. One imitują dźwięk z brzucha mamy, czyli dźwięk, do którego maleństwo jest przyzwyczajone, więc wolałam kupić go od razu, żeby sprawdzić właśnie od pierwszych momentów życia dziecka, nawet do szpitala myślę go zabrać, żeby właśnie jakby maleństwo poczuło się troszeczkę, jakby było jeszcze w brzuchu u mamy, żeby ten dźwięk od początku jeszcze gdzieś tam towarzyszył i wspomagał ewentualne właśnie uspokajanie dziecka. Mam nadzieję, że to się u nas właśnie sprawdzi. Zobaczymy. No każde dziecko jest wiadomo inne, ale myślę, że jakbym zaczęła go używać po jakimś tygodniu, dwóch czy po miesiącu, no to mógłby się nie sprawdzić, no bo dziecko raczej może mogłoby tutaj zapomnieć już w ogóle o co chodzi z tym dźwiękiem i tak dalej. Więc no tak pomyślałam, że właśnie lepiej, żeby był od razu. I też widziałam, wiele mam właśnie decyduje się na takiego szumisia, czy właśnie Whispera od razu, jeszcze przed narodzinami maleństwa, żeby już sobie spokojnie czekał i żeby się nie martwić, czy później się sprawdzi, czy też nie. I to całe, słuchajcie, moje zakupy właśnie z Mamissima. Jeżeli jesteście zainteresowani takimi filmami w przyszłości, czy jeżeli będą przychodziły paczki, to żebym Wam tutaj je otwierała na żywo, dajcie znać. Ja Was serdecznie pozdrawiam, trzymajcie się i pa, pa!